Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie troszeczkę inna forma filmiku. Najpierw nagrywałem bez żadnych słuchawek, żeby mieć o wiele lepszy komfort, jak wlutowuję te gniazdo USB-C z Motorola Moto G6, a potem po prostu wrzucę ten filmik do OBS-a i będę komentował mniej więcej, jak to wyglądało. I powiem wam tak, zamówiłem sobie na Allegro dwa takie gniazda już nowiutkie USB-C. Jedno koszt 4 zł, także tanio jak cholera. Nawet szybciej niż z AliExpressu bym coś miał kupować. W przypadku takich kwot nawet się nie opłaca gdzieś tam zamawiać na AliExpressie, chyba żebyśmy to zamawiali hurtowo 100 sztuk. Słuchajcie, tu jest stare gniazdo wylutowane. Jak widzicie, tego nie zobaczycie. Musiałbym coś takiego włożyć pod mikroskop, ale ono tutaj ma już te piny totalnie roztegowane. Było coś takiego, że ta Motorola mi upadła, jak miałem kabel podłączony i kompletnie już to gniazdo się rozwaliło doszczętnie. No dobra, przejdźmy sobie może do filmiku, jak wyglądało samo wlutowanie. Będę wam komentował w locie, jak to wyglądało. Także mam nadzieję, że OBS automatycznie puści nagrywanie. Tak, automatycznie puszcza, jak się przełączą na scenę. Super sprawa. I teraz mogę wam komentować to, co robiłem. Najpierw zabezpieczyłem sobie całą płytkę tutaj kaptonem, jak widzicie. Bardzo wrażliwą taką strefą jest tutaj po prawej stronie mikrofon. Trzeba go naprawdę solidnie zabezpieczyć. Ja nawet nałożyłem dwie wersje kaptonu, żeby nie uszkodzić mikrofonu, bo jest wrażliwy na temperatury. Wstępnie tutaj całe te gniazdo podgrzewałem sobie temperaturą, tak gdzieś, nie wiem, na mojej stacji, bo to każda stacja inaczej troszeczkę działa. 200 stopni. Tak, żeby rozgrzać samo gniazdo i płytę. I potem pokażę wam. Tu jeszcze je rozgrzewam. Tak, to jest nawet, powiem wam, że fajny sposób, takie nagrywanie i potem komentowanie tego, bo zwiększa się komfort i nawet fajnie to też wygląda. I słuchajcie, tutaj użyłem. To jest jeszcze dalej ta temperatura taka wstępna rozgrzewania tego topnika, który sobie właśnie wymyśliłem w tym. Jak to się nazywa dokładnie? Korektor w piórze, gdzie jest wymieniony ten barwnik biały na topnik RF800 w tym wypadku. Tutaj sobie go troszeczkę użyłem. Dalej temperaturę 200 stopni, czyli ta płyta rozgrzewa się, rozpręża w miarę jakby stopniowo. Nie katowałem jej od razu tam wysoką temperaturą. Jeszcze raz dodaję. Zresztą widać nawet, jak on już delikatnie bąbelkuje, czyli ta temperatura płyty już jest w jakimś tam stopniu rozgrzana. Tutaj widać tam pod kaptonem te kondensatory, nie? I powiem wam tak. Tutaj już przechodzę do takiego etapu, w którym już zwiększam temperaturę na temperaturę taką, żeby te gniazdo już wylutować. To już nie będę mówił dokładnie jak, bo to każdy sobie ustawia po swojemu. Jedni ustawią 350, drudzy 400. No to naprawdę jeszcze nadmuch musicie ustawić odpowiedni. No i teraz przechodzę do etapu wylutowania. Tutaj już nałożyłem nie tego topnika RF800, ale pasty do lutowania, która sprawdza się idealnie w takich wypadkach. Widzicie, jak ona zacznie zaraz pracować. No i tutaj już po większej temperaturze widać, że już ten kapton też zaczyna pracować, dostaje po dupie, chroniąc elementy, które są na płytce, tak? I teraz popatrzcie się. Za chwileczkę będzie widać, jak ta cyna się topi. W zasadzie gniazdo już pływa, można je wyciągnąć. Tutaj użyłem pensety, którą mi wysłał szczur wodny i sprawdziła się idealnie. Powiem wam, że tą pensetę bardzo polubiłem i ona zostanie chyba takim moim podstawowym narzędziem do napraw właśnie takich różnych płyt. No i co? Gniazdo wlutowane, mikro USB. W zasadzie teraz wystarczy oczyścić płytkę, przygotować nowe gniazda, pocynować tutaj pastą te piny i wlutować nowe gniazdo. Operacja
nie jest skomplikowana, jeżeli ktoś się bawił wcześniej w takie rzeczy. Naprawdę, wylutowanie. Niektórzy myślą, że wylutowanie takich gniazd jest trudne. Nie, nie jest trudne. Jest banalnie proste. Trudniejszym zadaniem jest jego wlutowanie, bo tutaj trzeba już będzie no, zrobić to raz, a poprawnie, żeby te wszystkie piny się przylutowały i zwróćcie uwagę na to, ile USB-C ma tutaj tych ścieżek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, siedem na dwa, trzy na cztery, na pięć, na szesnaście, siedem na osiem, na dziewięć na dwa, dwa, jeden, dwa, 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 trzy, 24 piny. W porównaniu do mikro USB to jest pikuś, bo mikro USB 5 pinów tylko, a tutaj mamy 24 piny i to umieszczone bardzo bliziutko siebie, także operacja będzie wymagała dosyć dużej precyzji. No i po wlutowaniu potem już nakręcę filmik, jak to wszystko złożę i sprawdzimy pod kablem mikro USB, chciałem powiedzieć USB-C, czy ta Motorola będzie normalnie działała. Także to będzie pierwsza część filmiku. I to by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się. Aha, jeszcze coś w ogóle kręciłem. A, czyszczenie jeszcze tutaj wam pokażę. Tutaj użyłem takiego innego środka, który sprawdził się, powiedzmy, troszeczkę tak przeciętnie. Myślałem, że się lepiej sprawdzi. Natomiast dalej już użyłem normalnej IPy, czyli tak jak to Bóg nakazał, IPom porządnie wyczyścić płytkę. I taka wyczyszczona płytka będzie już gotowa na przyjęcie nowiutkiego gniazda USB-C. Dobra, filmik już dobiega końca, bo to już była ostatnia część etapu, w którym chciałem wam to pokazać. Także myślę, że powiedzcie, czy wam się podoba taka forma, że najpierw na przykład nagrywam coś i potem fajnie to komentuję w OBS-ie, nie? Bez żadnych takich, kurde. No i to tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się.